Szczęść Boże, Klaudia Drzewiecka. Zapraszam na prognozę pogody. Na zachodzie Europy, a także w centrum, występować będą wyże, natomiast nad pozostałym obszarem niże z frontami atmosferycznymi. Polska znajdzie się pod wpływem pola wysokiego ciśnienia, natomiast na południe kraju nadciągać będzie niż znad Węgier. Zacznie napływać do nas ciepła, wilgotna masa powietrza. Na wschodzie i południu sporo chmur, ale też liczne przejaśnienia. Od Hiszpanii przez Alpy aż po południową Polskę mogą wystąpić opady deszczu, a w samych Alpach i nad północną Skandynawią opady śniegu. Najwięcej słońca dzisiaj na zachodzie, w Paryżu bezchmurne, słoneczne niebo. Najcieplej będzie jednak w Atenach, tam termometry pokażą aż 31 stopni. Najniższa temperatura w centralnych regionach 13-14 stopni. Spójrzmy na mapę Polski. Na południu kraju dużo chmur i najchłodniej 12 stopni. Deszcz popada przede wszystkim na Podkarpaciu. 12 stopni pokażą także termometry na Pomorzu, ale tam okresami będzie bezchmurnie. W pozostałych regionach również sporo przejaśnień. Najcieplej w Zielonej Górze 15 stopni. Wiatr powieje z północnych i zachodnich kierunków, na barometrach około 1015 hektopaskali. Spójrzmy na przegląd regionów.